Dzień dobry, moi drodzy, witajcie dzisiaj w naszym vlogu imiennym. Nieuczesany jestem, bałagan jest, właśnie ogarnia nową bluzę. Trzeci dzień jesteśmy w tych samych spodniach. Chyba też. Są to nasze nowe spodnie i nie możemy się z nimi rozstać. Tutaj są zapasy z Leclerca. I teraz, o jaka piękna, Boże. Piękna jest. Nie musisz robić fryzury. Beautiful. Tak, no proszę Cię. Piękna jest, beautiful, beautiful. Jezu, piękna. Jesteś piękny. Piękny jest, idzie teraz sobie fryzurę zrobić, dobra. Robimy teraz włosy, ja nie wiem, muszę też zrobić po prostu i zaraz zwykamy. Ogólnie plan jest taki, że jedziemy teraz do lekarza. Ja Wam w drodze opowiem, o co chodzi z lekarzem dzisiaj, ale w tym odcinku podajemy imię naszego dziecka. Imię naszej kochanej córci. A skąd wiesz, że córci? Znaczy upewnimy się, czy to jest córcia, bo tego jeszcze nie wiemy. A co się stanie? Zobaczymy. Okaże się, że syn? To będziemy musieli improwizować z imieniem. W ogóle jest taka akcja, że dwa razy wizyta Oli była odwoływana. Właśnie miałam w samochodzie i mogę powiedzieć, no teraz nie. Bo w samochodzie opowiemy, że Oli wizyta była dwa razy odwoływana. Nie, zatrzymaj! Patrz tu. Patrz tu. A, patrz tu. Patrz tu, bo tak to że tu myślałam, mamy kamerę. Pokazujesz tam tą jest... gumę twoją do ćwiczeń. A tutaj to jest moja guma, kupiłem ją sobie ostatnio. Pokaż jak ci. Bo nie mam, no bo muszę po prostu jakoś ćwiczyć, bo na siłę nie można chodzić. Musi ćwiczyć. Więc po prostu, nie, to na klatę jest dobre, patrzcie. Patrzajcie na to, patrzajcie. Patrzajcie na jego klatę, to jest wasza jedyna okazja. Nie muszę, w butach mogę, mam teraz kapcie, ale tak to o. O Boże, oh yes, od razu lepiej. Oh. Robię kanapki, nie wygląda to zbyt apetycznie na kamerce. A. Będę zaraz kroić jeszcze do nich tej pomidorka. Brawo. I na wynos będą. I wyruszamy zaraz w drogę. Patrzcie, patrzcie jaka ona jest, zobaczcie, ona nie bierze, nie chowa, chociaż patrzcie. Wciąż nie mogą podnieść. Tu mamy taką szafę, że możemy sobie cały czas po prostu schować, co mamy ochotę, w sensie kurtki, a ona po prostu nie... Wciąż nie może tak leń, robić. Patrz. Tu proszę, co to jest? Co to jest? My już jesteśmy prawie gotowi do wyjścia. Jeszcze trochę nam brakuje, jeszcze ja muszę sobie założyć szaliczek. Słuchajcie, tutaj jest taka opcja, że niestety przytyłem ostatnio. Nie wiem, czy wy tak macie. Nie widać. Nie wiem, czy wy tak macie. No niby nie widać, wiesz, bo to nie wiem, jeszcze ja się zważę. A dzisiaj już nie, dzisiaj już ważyłem mniej, więc jest okej. Ale chodzi o to, że po prostu, no jak jest ta kwarantanna, to my cały czas jemy, taka jest prawda. Tak. Więc, ale ja dzisiaj stwierdziłem, że dyscyplinuję się i będę jadł mniej. Dobra, wychodzimy, a przed wyjściem, co my tutaj mamy? Tu są twoje, tu są moje. Ja wybieram dla ciebie, a ty dla mnie, ale musimy trafić w swoje ulubione, obecne ulubione. A ja wiem, które są twoje obecne ulubione. Ja też wiem. 3, 4. Te. A te? Co te? Dobrze? No to milion men, no przecież to ja. Ja to też dobrze. Przecież to ja jestem milion men. Milion. A teraz musimy tak, teraz... Nawzajem się psiknijmy. No tak, tak, tak. Czekaj. Nawzajem się psiknijmy. Na szyję. Dobra. Trzy, cztery. Oh. Nice. Dobra, słuchajcie. O Boże, jaki uwielbiam ten zapach. Słuchajcie, to są perfumki Nenes. Perfumetki. O, dobra, więc ja sobie wkładam ją w kieszeń, ewentualnie można tutaj sobie włożyć w tą kieszeń, w którą się chce, wygoda, dobra, wychodzimy. Ja zabrałem ze sobą swoje perfumki ulubione, milion men, no bo wiadomo, jestem... Zmieszczą się do kieszeni. Jestem jak milion dolarów, okej. Okay. Nie, wiecie co, dlaczego przede wszystkim? Pierwsze do tego, że ładnie pachną, jak prawdziwy mężczyzna, a druga rzecz jest taka, że po prostu mogę sobie rzucić je do kieszeni i nikt nawet nie widzi, że je mam, więc jak... Chcę, żeby Olcia bardziej mnie kochała, to wtedy z ukrycia się psikam, tylko się odwracam, psikam, ona nic nie widzi i wtedy wiecie co się dzieje, ona do niej podchodzi i mówi: Kamil, ty jesteś taki męski, taki cudowny, wspaniały, Olciu, wiem. Te chipsy, które wystawały mi z torby, wcale nie są dla mnie, nie zjem ich. No co wy? Słuchajcie, my już jesteśmy w drodze. Ja swoje perfumy na dzisiaj wybrałam takie. Są to moje nowe perfumy, ponieważ wcześniej próbowałam 5 innych zapachów. I to się nazywa La Via Bella. Po jakiemu to jest, Kamil? La Via Bella. Italiano. Bardzo dobrze. Myślałam, że powiesz, że hiszpański. Je, jak ja tęsknię za Włochami. W sensie, wiecie, że my mieliśmy w kwietniu jechać na wyprawę do Włoch? No. Najlepiej do Bergamo jeszcze chcieliśmy, bo... Do Bergamo nad jezioro Como, bo się leci przez Bergamo i później się jedzie nad jezioro Como. No ale cóż. No nie polecimy i to długo. Szkoda. A jak ci się podoba mój zapach? On jest taki słodki, a ja lubię słodkie. On jest ale taki słodki, ale jest i też intensywny, prawda?
Ale nie, ale on jest taki, ale ja lubię właśnie takie, to jest bardzo fajne, to jest taki, wiesz, taki, nie wiem jak to określić, ale to jest takie, nawet nie wiem czy ciasteczko, czy coś takiego innego, ale... Ja jestem twoje ciasteczko. Ale tak, to jest właśnie taki, jakbym miał określić barwę, to właśnie to jest różowa barwa. Jest różowa. Ciasteczkowy róż, taki ciasteczkowy róż, tak bym określił ten zapach. Nie, ale słuchajcie, generalnie jak na przykład z Kamilem się czasami kłócimy, jak go wkurzę, wtedy się psikam tymi perfumami, tak przychodzę do niego i on się na mnie wtedy w ogóle nie gniewa. I mówi, o kochanie, wybaczam ci. Prawda? To dlatego! Dlatego jesteś taki uległy wtedy. Nie, żart, słuchajcie, tak naprawdę teraz już przejdźmy do poważnych rzeczy. Oczywiście nasze historie były takie... Następnym razem będzie tak, że będę zatykał nos, żeby wiedzieć, czy tak naprawdę twoje przeprosiny są szczere. Słuchajcie, link do tych perfum macie w opisie. Możecie kupić je nawet już od 9,99 za sztukę. Macie też bardzo wiele przecen na stronie Nenes. Na przykład outlet jest przecenie, tam są kosmetyki, nie tylko perfumy, które są nawet do... O, tunel teraz. Do 75% przecenione. A na wszystkie perfumetki macie teraz 20% zniżki. I na zapachy męskie, i na damskie, także wbijajcie na stronkę w opisie. Wybór jest naprawdę spory. Jeśli chodzi o same zapachy, znajdziecie tam i słodkie, i bardzo też popularne marki, więc obczajcie sobie na stronce na Nenes. Kosmetyki są mega, na przykład z Revolution są paletki też, więc można znaleźć coś dla siebie. A słuchajcie, nam dzisiaj te perfumetki posłużą do jeszcze jednej rzeczy, jaką będzie ułożenie imienia właśnie, naszej córci, żebyście imię. Mogli je odgadnąć właśnie z ułożenia tych perfumetek. Tak sobie wymyśliliśmy. Także tak, to już niedługo. Ale może zróbmy tak, że ja wam teraz jeszcze opowiem o tym, bo postanowiłam, że będziemy robić tak, że będziemy odrzucać imiona. Dobrze. W trakcie odcinka. Odrzucimy, no na pewno to nie jest Ania. Nie, ale nie, że przypadkowe, tylko te, co żeśmy wcześniej planowali i jakby ale tego. Nie, ale ja po prostu mówię, że to nie jest Ania. No dobrze. Dlaczego to ja wam powiem więcej, bo to kurde nie wiem skąd jakąś Anię nagle wziąłeś. Nie jest to też Kasia. Nie. Nie jest na początku to mieliśmy Ola. Nazwać córkę Gabrysia, ale nie będzie to Gabrysia, więc czekajcie dalej. Ja teraz czekam na Olę, bo teraz takie są zasady, że tylko jedna osoba może wchodzić, że nie można wchodzić z osobami towarzyszącymi. Jak byliśmy wczoraj u weterynarza z Miśkiem, z kotem naszym, to było to samo. Też nie można wchodzić we dwójkę, tylko jedna osoba może wejść ze zwierzakiem. Już się stresujesz, chcę, żeby tutaj była. Czekam na nią. Dobra, słuchajcie, już wyszłam od lekarza. Stresuję. Są dwie wiadomości. Jedna jest taka, że wszystko jest dobrze. Jezu, druga jest taka, stresujesz. Że płeć jest... Co? Nie do końca potwierdzona. Chyba żartujesz. Nie żartuję. Ponieważ dzisiaj nasza mała ułożyła się tak, że w ogóle nie chciała się ruszać. Można było ją stukać, pukać, przewracać, a ona stwierdziła, że będzie sobie spać. Bo ja ją dostałem rano i dlatego ją tak uspokoiłem. I ona stwierdziła, że ona się nie będzie poruszała. Ona sobie usiadła w sadzie, siedzi z krzyżnym. Co? Tak. Naprawdę? Siedzi sobie a duża jest w ogóle? Nie wiem, bo nie dało się jej zmierzyć, natomiast ma wagę wymiarową 180. Ale jak wyglądała? 183 gramy, więc jakby skoro już jest dobra waga, to nie, znaczy, że... Nie wiem, czy to jest dużo, czy nie. To jest okej, okay. To znaczy, że w takim razie wzrost też wszystko powinno być w porządku. Nogi ma wymiarowe, bo nogi się udało zmierzyć, więc jakby jest okej, okay. Ale nie wiem dokładnie ile cała mierzy. Lub cały. Nie, a tak serio, no to faktycznie płeć było ciężko stwierdzić, nie pamiętam, się postarała pani doktor i ostatecznie powiedziała mi, że... Bo ja jej nie sugerowałam, że powiedziałam jej, że znam płeć, ale nie powiedziałam jakby jaka. O, to dobrze, no. I ona sama powiedziała tam po jakimś czasie, po chwili, że ale ona myśli, że to jest dziewczynka, że mało pokazuje, ale jak są jakieś prześwity, to że jej się wydaje, że dziewczynka i nie wiem, co pani doktor powiedziała, pani poprzednia, okay. Ale że dziewczynka na 90%. No to trzyma, a to widzisz, no to no. Trzymajmy się tego. Dokładnie. Dogrywamy wam teraz w domu zdjęcia, żebyście dobrze widzieli. Do Olci jest podobna. No zobaczył mój nosek. Tak, w ogóle takie rysy ma twoje. Tego Ola tego nie widziała dokładnie, a to nie wiem co to jest. To jest chyba głowa. A czaszka. W sensie czaszka. No piszcie tam. Jak ktoś jest na premierze na czacie, to niech pisze. Dobrze, a Aurelia? To się okaże. Co chcieliśmy powiedzieć? Kamil stwierdził po zdjęciach, które zresztą widzieliście, że jest no pokaż, podobna do mnie. Pokaż ale te oni już to widzieli. Ale jeszcze raz, no trzeba pokazać, Oluś. Co ty, Olcia? Zobaczcie. No zobaczcie, jaka wykapana Olcia. Patrzcie na to. Zielone. Widzicie? Widzicie, jaka trzymaj, bo ja nie mogę teraz, ja jadę. Poczekaj. To jest Olcia. Po nosku widać, po rysach tutaj twarzy. Weź się bokiem tak ogarnij. Ej, coś się zmieniło w moim życiu. Słuchajcie, jedziemy.
I tak Starbucks akurat był na rogu, oczywiście nieczynny, wiadomo. I ja mówię, Jezu, jak ja bym się napiła kawy ze Starbucksa. I tak potem się zastanawiałam, ej, przecież ja nie piję kawy w ciąży, bo mi po niej niedobrze. W ogóle nie mogę z niej zapachu. A jak twoje wymioty? Ale to się zmienia po prostu, no w trakcie właśnie, ciąży i po prostu jeszcze... widocznie mi przestaje przeszkadzać, skoro w ogóle miałam taką myśl. Jak poranną rutynę nagrywaliśmy, to jeszcze wymiotowałaś. I to rzadko już dwa było. Dwa razy jeszcze podczas nagrania. No ale ogólnie wtedy już było tak rzadziej. Teraz od trzech dni chyba nie wymiotuję jakoś w ogóle. Tak? Tylko się źle czuję, jak leżę na prawym boku, a tak to mi dobrze. Zobaczmy teraz wasze propozycje imion na Instagramie. Aurelia, Amelia, Julia, Hania, Lexi, Aurelia. No, nie będzie to Lexi, słuchajcie. Nie będzie to Lexi. I uwaga. Pozdro, Lexi. Uwaga, uwaga. Nie będzie to Aurelia. Nie? Nie. Aurelka. Chociaż to była nasza propozycja numer jeden przez dłuższy czas, ale nie będzie to Aurelia. Tak. Jedziemy dalej do domu. Przepraszam, co ty robisz? Co ty robisz z tym brzuchem swoim? Co ty robisz? Jesteśmy w domu, no i co? Chyba za chwilę Olcia zrobi jakieś jedzonko, bo niby zrobiła śniadanie, ale zrobi jakieś ten jedzonko i co? No i chyba czas, żebyście... Live'a zrobimy. Live to live. Chodzi o imię, kochana. Chodzi o to, że po prostu imię trzeba podać, a nie live'a zrobimy. Live najważniejszy. Imię nieważne. Co? Łap. Kwarantanna. Układamy imię. Dawaj. Ja najpierw mam do was pewną prośbę. Jaką? Jest to taka prośba, że w opisie tego filmu znajdziecie, oprócz tego, że link do perfumetek, to jeszcze link do naszego Instagrama. Psychopodłoga, podłoga, kabel. Jezu, bo zostało nam... niecałe 1400. Jakieś 1350. Pewnie jak to oglądacie, to brakuje nam jakieś 1300-200. Więc tak, koniecznie po prostu, nigdy tego nie robiliśmy, ale po prostu, żeby tak mówić prosimy. Bezpośrednio, ale po prostu macie wejść na naszego Instagrama i macie dobić nam, prosimy, żebyście po prostu teraz wbili na naszego Instagrama, to jest dla nas mega ważne, bo to jest 100 tysięcy i możecie później mówić, jak będziemy mieli ten milion, że słuchajcie, ja byłem z nimi zanim mieli jeszcze 100 tysięcy. Czy to będziesz ty? Dobra, imię. Oczywiście Instagram w opisie. Oczywiście teraz jedziemy tak. Imię ułożymy, słuchajcie, z perfumetek, więc będzie tutaj tak trochę zagadkowo. No. Jedziemy z tym. Dobra. Ale jeszcze jakie imiona na pewno to ja do tego będziemy mówili, jakie imiona to nie są. Nie jest to Emilia. No nie. Dlaczego? Kamila. No bo jakby tak miała na imię Kamila była, więc. Oj, już kotek, przestań. Hania? Nie. Nadia? Nie. Pola? Nie. Marysia? Nie. Karolina? Nie. Balbina? Nie. Zuzia? Nie. Wszystkie wasze propozycje? Lila? Nie. Alicja? Nie. Czy ktoś zgadł? I teraz słuchajcie, wiecie, bo tu były konkursy na naszym Instagramie, więc jeżeli chcecie uczestniczyć w naszych konkursach, to musicie tam wbić. Więc układamy imię. A. Zaskoczeni? Wszystkie prawie imiona polskie kończą się na A, jeżeli chodzi o dziewczyny. O Boże, ale stres. Nie, dobra. Nie wszystkie, a Ines? Oczywiście, że nie, bo tak, To jest R. Czyli kończy się na Ra. Boże, czyli Barbara. Nie, to nie jest Barbara. To nie jest Barbara? Nie. Kończy się na Ra. O Boże. Już dalej? Już od razu tak powiemy? L. Zgadzam Pierwsza się. To jest L. L. R. A. A nie wiem, czy możemy im powiedzieć, ale jak im się nie spodoba, a jak im się nie spodoba, to będą mnie mili. Nie wiem, ale możemy wam powiedzieć, że to nie jest polskie imię. To nie jest polskie imię, no przecież wiem, wow, sami tak. Wybieraliśmy. Dobra, po prostu zróbmy to. To jest nie... Lajra. Lajra? To jest Lajra. Boże, przecież to nie jest polskie imię. O, jak to się pisze? Słuchajcie, Lajra pisze się przez Y. Zobaczymy, czy w ogóle przyjmą nam w urzędzie, czy po prostu nie będzie jakichś problemów. Ale naszej nazwy też nie umiecie czasami wymawiać, więc już trudno. Nie, L-A-J-R-A, nie Lajra, nie Laira, tylko Lajra. Czyli nasza córka będzie miała na imię Lajra. Lajra, nie Lara, Lajra. Wiemy, że to jest ryzykowne imię, ale tak nam się podoba. Że uważamy, że dla naszej córki to będzie imię idealne, więc Lajra. A jeżeli chcecie, a to teraz ty, to teraz twoja rola. Wszystkie linki, o których wam wspomnieliśmy wcześniej, czyli nasz Instagram, Perfumeria Nenes,
znajdziecie w opisie. Tam również znajdziecie adres do wysyłania. Mercka. Adres tam, gdzie możecie wysyłać nam przesyłki. Czy ty go przetrzymasz teraz tak naprawdę porządnie? Przecież muszę, obiecałam. Już? Mhm. Toksoplazma. Pa! Toksoplazma była tak blisko.